Cześć! Dziś pokażę Wam, jak siać sałatę na rozsadę, ale zanim to zrobimy, muszę się Wam pochwalić, co znalazłam w jednym ze sklepów. Zobaczcie, jakie fajne pojemniczki, idealne do robienia rozsad. Tutaj mamy w zestawie taką tackę zbiorczą i w niej są trzy takie pojemniczki z dziurkami w środku i każda taka tacka ma swoją osobistą szklarenkę. No ja jestem, słuchajcie, zachwycona. Takie tacki moim zdaniem są idealne do siewu sałaty, selera czy na przykład pomidorów. Świetne. Polecam, polecam Wam gorąco. Ja już po prostu na sam fakt, że mam coś w nich siać, to się cieszę jak dziecko. Ale do rzeczy. Dziś siejemy sałatę na rozsadę. Do wysiewu sałaty będziemy potrzebować ziemi do siewu i pikowania. Możecie wymieszać tą ziemię z wermikulitem. Mówiłam już o wermikulicie w poprzednim moim filmiku. Sałatę możemy siać na rozsadę już od lutego. I tak naprawdę siewy takie możemy powtarzać co 2 tygodnie, co miesiąc, co 2 miesiące, w zależności od tego, ile chcecie mieć tej sałaty, jak bardzo sałatę lubicie. Ja pokażę Wam, jakie odmiany będę dzisiaj wysiewać. Będę wysiewać odmianę bardzo wczesną Marta. Można ją uprawiać zarówno w gruncie, jak i w tunelu. Później taką nowość, sałatę masłową Quattro Stagioni. To taka sałata bordowa, bordowo-zielona. Zobaczymy, jak wyjdzie. Będę wysiewać sałatę rzymską odmiana Livia. Oraz również sałatę rzymską, ale taką typowo dedykowaną do uprawy doniczkowej. Zobaczymy, czy będzie się czymś różniła od tej, która jest przeznaczona typowo do gruntu. Wysieję również, no taki standard można powiedzieć, sałatę masłową królową majowych. No to zaczynamy. Ja będę potrzebować tylko jedną tackę, więc resztę odkładam. I tak jak powiedziałam, używam ziemi do siewu i pikowania. Mam tutaj ziemię wymieszaną z wermikulitem. Dobrze, ubijcie dobrze glebę i teraz musimy ją podlać. Najlepiej to robić przed wysiewem, bo wtedy nasionka nie będą nam zmieniały swojej pozycji, nie będą nam wypływać. Teraz czekamy chwilkę, aż gleba opadnie. No to przystępujemy do siewu. Ponieważ ja mam kilka odmian i mam taką jedną tackę, będę sobie znacznikami sobie tutaj przegrodzę, żeby mi te nasionka po prostu nie przemieszczały się. Mam 5 odmian, więc muszę to jakoś podzielić. Dobrze. Słuchajcie, nasiona będziemy wysiewać rzadko, przynajmniej ja tak zrobię, z tego względu, że później jest mi o wiele łatwiej pikować takie siewki. Jeszcze dam Wam taką radę, mianowicie nie wysiewajcie nigdy nasion prosto z paczki, bo zawsze tych nasion wyleci Wam za dużo i będziecie mieli po prostu wysiane za gęsto. Ja radzę z paczki wysypać na dłoń,
i dopiero wysiewać. Wtedy po prostu, wiadomo, za pomocą dłoni mamy lepsze czucie niż wysiewanie prosto z paczki. Także siejemy. Ja tutaj dość rzadko się postaram wysiać. Tutaj mam akurat królową majowych. Od razu sobie zaznaczę, jaka to jest odmiana, bo oczywiście za chwilę zapomnę. Teraz odmiana Marta. Też sałata masłowa. I tak samo, najpierw na dłoń. I dopiero później wysiewam. Słuchajcie, wy wysiejcie oczywiście według swoich potrzeb. Ja mam małą rodzinę, więc naprawdę nam tyle sztuk w zupełności wystarczy. A wiadomo, że później jeszcze będę dosiewać bezpośrednio do gruntu. Może później też zrobię jeszcze jakieś później rozsady. To była Marta. Teraz tutaj tą sałatę rzymską Livia. Teraz quattro stagioni. Słuchajcie, jestem ciekawa właśnie tej sałaty, bo ma mieć takie ciemne liście. Bordowo, bordowo-zielone. Też ma takie ciemne nasionka. No, dla mnie to już jest naprawdę wystarczająca ilość. Oznaczenie i ostatnia sałata, też sałata rzymska, taka typowo donicowa, ona będzie bardziej taka na liście. Będzie u mnie stała po prostu na parapecie w domu, ponieważ ja mam działeczkę trochę dalej, więc zawsze będę miała jakąś sałatę pod ręką. Ja oczywiście będę podlewać sałatę od dołu, będę wlewać do tej tacki wodę i po prostu gleba sobie będzie od dołu wodę czerpała. Jeśli chodzi o temperaturę, w jakiej sałata kiełkuje, to po wysianiu przechowujemy ją w cieple, tak mniej więcej w 18-22 stopnie Celsjusza, a później po wykiełkowaniu można przenieść już do chłodniejszego pomieszczenia, ale też musi być ono dobrze oświetlone. I teraz słuchajcie, tak naprawdę nasion sałaty nie musicie przykrywać, bo one będą kiełkowały nawet bez przykrycia ziemią. Możecie je lekko spruszyć ziemią albo wermikulitem. Ja zrobię akurat tak, że przykryję teraz nasionka wermikulitem. Ziemia już była podlana taką lekką warstwą. I tak naprawdę to wszystko. Zobaczcie, jak szybko poszło. Powiem Wam tak. Gdy pojawią się dwa liście właściwe, będę pikować sałatę, każdą jedną sadzonkę do pojedynczej doniczki. I powiem Wam jeszcze coś.
Mianowicie, ze względu na to, że sałata rośnie bardzo szybko, świetnie nadaje się jako przedplon i jako poplon. Podam Wam przykład. Możecie ją na przykład wysiać na grządce wczesną wiosną jako przedplon, a po niej wysadzić na przykład sadzonki selerów czy porów. I tak samo możemy potraktować sałatę jako poplon, na przykład wysiać sałatę zimującą po dyni czy cukinii. W ten sposób oszczędzamy miejsce na grządkach, bo wiadomo, żaden ogród nie jest z gumy. Także polecam Wam wykorzystać sałatę jako przedplon i poplon, bo to pomoże Wam wykorzystać maksymalnie każdą powierzchnię grządki. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Na razie!